Ja chciałabym życzyć wszystkim osobom z zespołem Downa, żeby przestały być dyskryminowane. I postrzegam odbieranie prawa do życia jako początek i korzeń wszelkiej dyskryminacji, która następuje w wieku późniejszym. To jest nie tylko moje przeczucie, ale też moje doświadczenie, bo ja to widzę wielokrotnie, że na takie osoby patrzy się jako na członków społeczeństwa drugiej kategorii. I to są zjawiska, które wynikają z tego, że mamy w Polsce takie prawo, które pozwala zabijać dzieci z zespołem Downa. W Sejmie jest ustawa, która ma zlikwidować możliwość zabijania tych dzieci i ta ustawa od pierwszego czytania leży już 2,5 miesiąca. Wokół tej ustawy wykonywane są pozorne ruchy. W poniedziałek Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała ją pozytywnie, ale Komisja Polityki Społecznej, która ma się nią zasadniczo zajmować, od 2,5 miesiąca nie może wprowadzić tego punktu pod obrady. To jest sytuacja absolutnie niezrozumiała, to jest sytuacja, której nie rozumiem ja, nie rozumieją ludzie, którzy pod tą ustawą się podpisali, nie rozumieją ludzie, którzy dzisiaj tutaj przyszli pod Sejm. I przyszliśmy powiedzieć posłom, że patrzymy na to, co robią z tą ustawą, że pod tą ustawą podpisał się ich elektorat, ale że ten elektorat teraz patrzy na to, czy obietnice składane w kampanii wyborczej przez posłów, obietnice i wrażenie, że wybieraliśmy do Sejmu obrońców życia, czy ono się potwierdzi w realnym politycznym działaniu.